Pani Małgorzata Maciejewska pracowała również w kulturze 40 lat, wykonując zawód instruktora do spraw informacji, promocji, dokumentacji i upowszechniania sztuk plastycznych. Podczas swojej pracy zawodowej zrealizowała wiele przedsięwzięć i działań z różnych dziedzin plastyki i form przekazu artystycznego, wkładając w to serce i zaangażowanie. Najbardziej realizowała się tworząc kostiumy do spektakli lub teatralnych Gdańskiego Centrum Kultury. Wiele, wiele lat organizowała cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy adresowane dla młodzieży i dzieci, mające na celu przekazywanie pewnych wartości, tradycji, zachowań. Między innymi każde miejsce ma swoją tradycję. 7 edycji, znany Bialczanin w karykaturze, 10 edycji, kartka świąteczna, 20 edycji, Ziemia, Planeta Ludzi, Jak Długo, 18 edycji. Organizowała wystawy, w tym cykliczną Kobiece Hobby, 15 edycji i szereg wystaw w ramach Galerii Ucznia, a obecnie wspiera działania Teatru Słowa, szyjąc kostiumy do spektaklu. Wielkie brawo. Pani Małgosiu, Nagroda Kultury dzisiaj wręczona. Jak się pani czuje? No, chyba szczęśliwa, że po 40 latach pracy ktoś docenił moją działalność, może moją pracę w kulturze. 40 lat to było właśnie w bialskiej kulturze tutaj? W jednej, jedynej firmie przez całe 40 lat. Nigdzie się nie ruszałam. Tego instytucja zmieniała nazwę. To właśnie. To jak zaczynałam i jak te moje drogi, ścieżki kariery przebiegały i jak skończyłam, odchodząc na emeryturę? No jak skończyłam? Skończyłam w sierpniu w ubiegłym roku. Natomiast zaczynałam na stacyjnej w Miejskim Domu Kultury, który po iluś tam latach został przemianowany na Osiedlowy Dom Kultury i został przeniesiony w 1998 roku na osiedle Terebelska. I tam no właśnie do momentu połączenia wszystkich placówek kultury niezmiennie i pracowałam. A w 12 roku już jako pracownik Bielskiego Centrum Kultury, wykonując w sumie to, co lubię i tą samą pracę. Ale tak naprawdę z kostiumami, z teatrem byłam związana zawsze. Natomiast na większość. Tego jest pani znana. Pani Małgosia tutaj przed rozmową mówiła mi, żebym nie mówił do niej Krawcowa. No ale Pani Małgorzato, to co pani tworzyła i tworzy, mam nadzieję, że jeszcze. I myślę, że na pewno jeszcze czują ludzie nasi tutaj na pani stroje. To jest majstersztyk. Zresztą miałem przyjemność kilka razy być w naszych garderobach Bialskiego Centrum Kultury. Niesamowite rzeczy. No ja nie nazywam siebie Krawcową też i nie lubię tego określenia, dlatego że ja nie uczyłam się kroju ani szycia. Znaczy może kiedyś tam coś z wykroju szyłam. Natomiast ja nazywam to tworzeniem bardziej niż krawiectwem, dlatego że to są takie przeróbki, doróbki, doszywania, przeszywania, dodawanie, czasami właśnie takie bardziej artystyczne niż takie typowo krawieckie, chociaż zdarzają się od A do Z jakieś tam rzeczy, które szyłam dla teatru, ale takie to są właśnie rzeczy bardziej takie sceniczne, nie do chodzenia na ulicę. Najciekawszy strój, który udało się pani Małgorzacie zrobić, wykonać, bądź z którego była dumna. O, to było chyba wesele. Weselu Wyspiańskiego, tak, nasz teatr. To były takie kaftany gospodyni, kaftan panny młodej, czepiec panny młodej, wydaje mi się. No i oczywiście taki krakowski ślubny surdut pana młodego. To był taki od A do Z właśnie wykonany, także myślę, że... A na scenie się to prezentowało, myślę, fajnie. Jestem w sumie dumna z tego. Czego pani życzyć? Spokoju, zdrowia. Takiego silnego trzymania tej statuetki. Takiego? Przez wiele lat.
No, myślę, że tak, że to gdzieś nie odleci, że no, będzie. Że będzie. Że będzie. A trochę nie tęskni pani Małgorzacie, pani Małgorzacie za tą... Troszeczkę może, dlatego pomagam w tej chwili, jak mogę, jak jest jakaś... Czy są następcy? Na pewno. Nie ma ludzi niezastąpionych, dlatego na pewno są jacyś następcy. Dla mnie jesteś taką złotą, artystyczną igłą. No, nie powiem maszyną do szycia. No nie, no już tak to już może nie, bo już nie w tym wieku taka, bo maszyna do szycia to jest taka energiczna może, ale to może było 20 lat temu, to można było nazwać, a igłą to tak powolutku się szyje, prawda, to może i tak, ale mówię, ja jestem szczęśliwa, jestem zadowolona z tego, że ktoś docenił mnie i ja dołączyłam do grona tych zacnych bialczan. Elitarnych, tak. Nie wiem, czy elitarnych, ale myślę, że gdzieś tam to będzie i jest już zapisane. W imieniu naszym redakcji Radio Biper serdecznie, ogromnie ci gratulujemy. Dziękuję. Jesteśmy bardzo. Jesteśmy dumni z ciebie. A ja wiem, że Radio Biper zawsze było przychylne scenie mi. Takie odniosłem wrażenie. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.